Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony Beauty Boy Władek, czyli ja. I dziś przetestujemy sobie mój pierwszy zestaw produktów od Westman Atelier. Bardzo droga marka, założona przez amerykańską wizerzystkę Westman Gucci. Westman Gucci jest znana z bardzo takich delikatnych, minimalistycznych i eleganckich makijaży. Zanim się zajęła własną marką, to była dyrektorem kreatywnym na przykład w Lancome, a później w Revlonie. I to było chyba do 2015 roku. Później właśnie przeszła do pracy nad swoją własną markę i tak powstało Westman Atelier. W marce Westman Atelier, czy Atelier, jest dostępnych już bardzo dużo produktów. Najwięcej produktów jest chyba z kategorii cery. No i jednymi z najbardziej jej popularnych produktów są produkty do konturowania twarzy. Kupiłem sobie mini zestaw, żeby właśnie sprawdzić wszystko, co mnie interesowało. W tym zestawie to jest zestaw świąteczny, który dopiero co wyszedł do sprzedaży. Możecie w ogóle zamówić markę Westman Atelier w Polsce ze strony Galilu, jakoś tak się to nazywa, zaraz wam powiem dokładnie. Ilu.pl. Oczywiście wam podlinkuję pod spodem. Co prawda ja swój zestaw kupiłem z Cult Beauty, bo kupowałem sobie coś jeszcze, co dzisiaj razem przetestujemy. Natomiast w Polsce też tą markę da się dostać. Zarówno ten zestaw z miniaturkami, jak i pełnowymiarowe produkty te, jak i wszystkie inne. W każdym razie w tym zestawie znajduje się bronzer do konturowania w chłodnym odcieniu, róż i kremowy rozświetlacz. Dzisiaj sobie właśnie tym się zajmiemy. Natomiast zanim to, jak widzicie na twarzy, znajduje się u mnie już podkład, ale nie ma korektora. I nie bez powodu. To jest właśnie ta druga rzecz, do której chcę dzisiaj przejść, którą chcę razem z wami przetestować i którą zamawiałem na Cult Beauty, bo za bardzo w Polsce dostępna nie jest. I jest to korektor od Natasha Denona High Glam, ale w wersji kolorowej. Normalny korektor już z tej linii posiadam w swojej kolekcji i jest to jeden z moich najbardziej ulubionych korektorów w całej historii chyba mnie kiedykolwiek. No i stwierdziłem, że jako że kocham też kolorowe korektory, czemu nie zainwestować w tą samą formułę, tylko w bardziej korygującym odcieniu, więc mam tutaj odcień C1. On w odróżnieniu od tej standardowej wersji zamiast beżowej nakrętki ma taką pomarańczową nakrętkę. No i ogólnie tak jak patrzę w opakowaniu, to za bardzo on się nie wybije jakimś mega brzoskwiniowym tonem, tak jak się spodziewałem. Natomiast zobaczymy, jak to się będzie zachowywało na skórze pod oczami. Oczywiście w miarę potrzeby będę sobie łączyć te oba korektory razem, no bo jakby zamiarem kolorowego korektora jest zniwelowanie zasinienia, ale użycie go pod spód tradycyjnego, normalnego korektora, więc zobaczymy. Pewnie je sobie razem połączę, ale jest też szansa, że będzie dla mnie w zupełności wystarczający solo. Także od tego produktu zaczniemy. Najpierw się przesuwamy, no i się malujemy, a później nasze rzeczy z Westman. Szczerze nie wiem, czemu nasza polska Sephora nie zdecydowała się wprowadzić kolorowych korektorów do siebie stacjonarnie, czy nawet na stronę online, dlatego że jakby po części myślałem, że może po prostu uważają, że w Polsce temat kolorowych korektorów nie jest za bardzo chodliwy, ale z drugiej strony zarówno w marce Charlotte pojawił się kolorowy korektor, który polska Sephora wprowadziła, jak i w NARS, jak i w wielu innych markach, więc nie rozumiem, czemu akurat ten tutaj do nas się nie zaliczył, ale mniejsza o to. Zobaczymy. No naprawdę powiem wam, że trochę mnie martwi, że on jest tak bardzo zbliżony do tego normalnego odcienia. Swoją drogą mój normalny odcień to jest N1, a tutaj dla przypomnienia mam kolor korygujący C1. Podejrzewam, że inne ciemniejsze kolory są bardziej brzoskwiniowe i pomarańczowe, więc mam nadzieję, że to się fajnie sprawdzi. Ale jestem zdziwiony, bo jestem przyzwyczajony jednak, że te kolorowe korektory są bardziej brzoskwiniowe, pomarańczowe, żółte niż taki praktycznie skóropodobny odcień. No ale nie ma co gadać. No tutaj w sumie jest troszeczkę bardziej brzoskwiniowo, nie ma co gadać. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało wreszcie pod okiem. Chociaż może zanim pod okiem nałożę go sobie jeszcze tutaj na wąsik trochę, bo czemu nie? Widzicie, u mnie tutaj trochę przybija takiego zielonego tonu na skórze, więc zobaczę, jak ten kolorowy korektor sobie poradzi z tym zielonkawym tonem. Chociaż w sumie z drugiej strony trochę ciężko to oceniać, bo sama formuła tego normalnego jest niesamowicie kryjąca, więc i nawet jeżeli właśnie ten lekko zielonkawy ton zostanie usunięty, no to może być też kwestia po prostu tego, że sama formuła w sobie jest lekko albo nawet bardzo kryjąca. Ale na razie z tego co widzę, to faktycznie jak nakładam trochę brzoskwiniowego tonu się na skórze pojawia. Swoją drogą pewnie się zdziwiliście teraz, czemu nakładam brzoskwiniowy korektor zamiast zielonego na zaczerwienienie. Natomiast powiem wam szczerze, że w zależności od tego, jakie macie zaczerwienienie, przeważnie popękane naczynka albo właśnie wyciśnięte niedoskonałości, mają bardziej fioletową bazę niż czerwoną, przez to brzoskwinia
bardzo ładnie sobie radzi, albo żółty, bardzo ładnie radzą sobie z neutralizowaniem zasinień. Dobra, tutaj już widzę, że jest tak lekko brzoskwiniowo, tak przyjemnie brzoskwiniowo, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tylko i wyłącznie w opakowaniu, że on wygląda tak blado, bo już tutaj na końcóweczce, jak i pod okiem widzę ten lekko brzoskwiniowy ton. Więc w każdym razie to, co próbuję powiedzieć, czasami na niedoskonałości, o dziwo, fajniejszy będzie żółty lub brzoskwiniowy, aniżeli właśnie stricte zielony. Ja w ogóle nie przypadam za zielonym korektorem. Bardzo ładnie to kryje. Jak możecie zobaczyć teraz, jak Wam się światło tak równo odbija, to zasinienie jest super zneutralizowane, a widzicie, jak mało tego użyłem. Ale znowu mam wrażenie, że to jest ta sama cecha korektora normalnego, bo znowu się podkreśla, on przepięknie kryje. Nie no, perfekcja. Kocham ten korektor, kocham ten korektor. I w sumie szczerze, nie wiem, jak to wygląda na kamerze, ale dla mnie na żywo ten kolor jest w sumie na tyle do mnie dopasowany, że chyba właściwie nie będę używać innego korektora, w sensie nie będę kłaść tego normalnego na wierzch, bo ten brzoskwiniowy mi się wystarczająco bardzo podoba. No dobra, to teraz nasze produkty od Westman. Tak jak powiedziałem, tutaj w środku mamy trzy produkty do konturowania: bronzer, róż i rozświetlacz. Ten zestaw, tak jak mówię, jest dostępny na polskiej stronie Gailu i kosztuje 385 zł, więc dość dużo, ale stwierdziłem, że jestem w stanie przełknąć tą cenę, niż przełykać cenę, którą trzeba byłoby zapłacić za te produkty pojedynczo, a to już byłoby bliżej 700 zł, czy nawet nie wiem, czy nie ponad 700 zł, bo ten taki sztyft kosztuje 242 zł, więc faktycznie tutaj przekraczamy za pełnowymiarowe produkty koszt ponad 700 zł. Stwierdziłem, że 300 par jest raczej łatwiejszy do przełknięcia. A w ten sposób będziemy mogli dokładnie sprawdzić jakość produktów, bo no to jest dokładnie to samo, co w pełnym wymiarze. Swoją drogą, te miniaturki są praktycznie równe połowie pełnowymiarowego produktu, więc to są dość szczodre miniaturki, to nie są takie testerki, próbki, tylko dobre miniaturki. Dokładnie ten zestaw nazywa się Clean Glow Trio One i z tą jedynką w nazwie chodzi o to, że mamy właśnie dwie wersje, ciemniejszą i jaśniejszą. Ja oczywiście wybrałem tą jaśniejszą. Tak więc zapoznajmy się z opisami tych produktów, żeby wiedzieć, czego można się spodziewać, i zaczniemy chyba od tego, jak będę te produkty nakładać, czyli że najpierw bronzer. Kremowy sztyft o czystym składzie do konturowania. Rzeźbi rysy twarzy, podkreśla kości policzkowe, powieki i linie żuchwy. Intuicyjna formuła Trace and Blend, rysuj i łącz, dopasowuje się do twarzy, nie koliduje z innymi kosmetykami do makijażu, tylko świetnie się z nimi łączy. Zawiera kojące składniki, które chronią przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, naturalne satynowe wykończenie, nie zawiera parabenów, PEG, talków, talanów, syntetycznych substancji zapachowych i kosmetyk jest wegański, nietestowany na zwierzętach. Jeśli chodzi o róż, to jest to wielofunkcyjny kosmetyk o czystym składzie do policzków, ust i powiek. Kremowa konsystencja stapia się ze skórą, tworząc naturalny, energetyczny kolor. Można nakładać dodatkowe warstwy dla wzmocnienia efektu. Sztyft zawiera składniki, które przywracają równowagę i prawidłowy poziom nawilżenia skóry. I podobnie jak bronzer, nie zawiera parabenów, PEG, talków, talanów, syntetycznych substancji zapachowych i nie był testowany na zwierzętach. I na koniec rozświetlacz. Ten półprzeźroczysty rozświetlacz w żelu o czystym składzie nadaje skórze świeży, promienny wygląd. Upiększające, wychwytujące światło podtony oraz składniki ujędrniające skórę zapewniają zroszone, szkliste wykończenie. Szybki sposób na nawilżenie i odżywienie poszarzałej skóry, nanieść kosmetyk na policzki, grzbiet nosa, łuk kubidyna, usta i powieki. I znowu podobnie jak ruszy bronzer, bez tych składników, które wymieniałem wcześniej i tak samo nietestowany na zwierzętach. Tak więc, jak słyszeliście, marka przy okazji swoich opisów chwali się tym, że jest super czystą marką. Osobiście podchodzę trochę sceptycznie do marek, które określają się jako czyste. Dla mnie to też nie jest żaden istotny element marketingu czy element produktu. Natomiast jeżeli dla Was to się liczy, to marka uznaje siebie za markę czystą. Natomiast my przechodzimy do bronzera. No i tak jak powiedziałem, forma wygodna sztyftu, takiego słodziutkiego, malutkiego, no i chyba zaaplikuję go prosto na twarz. Bardzo kremowy, spodziewałem się, że będzie taki troszeczkę bardziej, jest teraz troszeczkę bardziej suchy, bo wczoraj jak nagrywałem rolkę, to był jakby na słodzu taki lekko tępawy, tutaj na policzku bardzo łatwo się rozłożył, ale na szyi już troszeczkę poczułem takiego ciągnięcia, one nie są jakoś genialnie super tłuste, ale na pewno też nie są suche oczywiście. Przynajmniej to było to, co wywnioskowałem ze swatchowania wczoraj. Kolor wygląda na taki bardzo ładnie chłodny. Zobaczymy, jak się to rozciera. I dodam sobie trochę tutaj. W sumie powiedzieli, że też można dać na powieki, więc sobie
pracuję tutaj w powiekę. Sztyw na razie jest mega przyjemny. No i co, chyba pojedziemy z pędzelkiem. Rozciera się całkiem ładnie. Ja mam swoją drogą, wrzucę może teraz jeszcze na ekranie porównanie tego odcienia z innymi moimi sztyftami do konturowania, czy bronzerami w sztyfcie, tymi, które przynajmniej u siebie w kolekcji zostawiłem, żebyście zobaczyli, jak się ten produkt porównuje kolorystycznie do innych. Na razie od razu Wam powiem, nie widzę w tej formule niczego nadzwyczajnego, ale z drugiej strony mamy tutaj bardzo, bardzo ładny kolor i formuła też się zachowuje mega ładnie. Jak widzicie, super prosto się rozciera. Faktycznie na razie w moim podkładzie nie ma żadnych dziur. No i podoba mi się, jak to wygląda. No bardzo przyjemny bronzer. Już teraz jestem do niego pozytywnie nastawiony. Zobaczymy, jak będzie z innymi formułami, ale myślę, że na pewno nim będę się dalej bawić, bo mega przyjemnie mi się z nim pracuje. Także rozcieramy sobie drugą stronę. Bardzo ładny ton moim zdaniem. Taki nie za chłodny, też nie za ciepły, no wręcz aż w punkt. Ja bardzo nie lubię takich ekstremalnie chłodnych bronzerów w kremie, takich, które wpadają w szarość. Wiem, że czasami ludzie właśnie czegoś takiego poszukują, więc wtedy też zwracam na to uwagę, że bronzer mógł być chłodniejszy, żeby można było go nazywać takim stricte produktem do konturowania. No i tutaj mamy do czynienia właśnie z bronzerem, który co prawda jest chłodny, ale no nie jest potwornie chłodny, ale no powiem Wam, że ten kolor bardzo mi się podoba i ja właśnie tego typu odcienie preferuję. Takie, które jednak mają w sobie trochę ciepła. Więc totalnie, totalnie jest to coś w moim stylu. No zobaczymy, jeżeli ze wszystkimi innymi produktami będzie też dobrze, być może zacznę powoli inwestować w markę Westman i bawić się nią na moim kanale częściej. Trochę to blendowanie starło mi korektor z policzka, ale nic nie szkodzi. Teraz idziemy do różu Baby Cheeks w odcieniu Petal. Nie wiem, dam go sobie tutaj. Kolorek to jest taki właśnie odcień przygaszonej róży i właściwie nie wiem, zaraz sobie zasłoczujemy, czy to nie jest przypadkiem wręcz praktycznie taki sam odcień jak ten róż od Make Up by Mario, co mi się ostatnio spodobał. Myślę, że te odcienie są do siebie bardzo, bardzo zbliżone. Make Up by Mario jest troszeczkę bardziej bordowy, a ten od Westman ma troszeczkę więcej jakby brzoskwini, ale ogólnie są mega zbliżone. W ogóle słodkie te kropeczki wyszły z tego. Tutaj też się rozciera bezproblemowo. Przepięknie wręcz wygląda. Kurczę, zawsze kiedy chodziłem w Gailu, tak się chyba nazywa ten sklep, on jest w elektrowni Powiśla w Warszawie stacjonarnie, więc jeżeli jesteście z Warszawy, to możecie nawet stacjonarnie pójść, pooglądać te kosmetyki i kupić je sobie od razu tam na miejscu, jeżeli Wam się spodobają. Zawsze kiedy dotykałem je w Warszawie, to miałem wrażenie, że one są jednak takie bardziej suche. I to nie było nic, co bym określił jako coś złego, bo lubię czasami takie bardziej suche, kremowe kosmetyki. Ale no nie spodziewałem się, że będą aż tak kremowe jednak na twarzy. Totalnie inne wrażenie dzisiaj mam niż właśnie jakie dotykam w sklepie. Dotykałem. Bardzo ładny, delikatny efekt. Dodam sobie jeszcze troszkę na nos. I teraz spróbuję zrobić taką sztuczkę. Połączę sobie odrobinkę korektora z tym właśnie kawałeczkiem różu od Westman. I spróbuję zrobić tego taką mieszankę z tego, połknąłem literkę. Spróbuję zrobić z tego taką mieszankę, żeby sobie uzupełnić tutaj właśnie korektor bez robienia jasnej plamy. Może mi się to uda. Dobra, myślę, że jakoś to się broni. Teraz trochę się przypudruję, no i zostaje jedyny produkt, do którego nie jestem za bardzo przekonany, dlatego że nie lubię rozświetlaczy kremowych. Wy o tym wiecie, kilkukrotnie Wam o tym mówiłem, że kremowe rozświetlacze to nie jest mój ulubiony rodzaj kosmetyku, bo jednak ja lubię się zapudrować przy mojej skórze, no i wtedy te kremowe rozświetlacze są bardziej podchwytliwe, ale z drugiej strony nie ma tak naturalnie wyglądającego produktu jak kremowy rozświetlacz, więc przetestujemy, być może mnie do siebie przekona, bo były też takie kosmetyki, użyję sobie swoją drogą pudro od Bajtery, to jest taki bardzo lekki puder, który tylko i wyłącznie zdejmuje świecenie, ale w ogóle go nie widać na skórze. Wydaje mi się, że do stylu makijażu Westman i do właśnie dzisiejszego looku ten puder będzie najlepszym wyborem. Natomiast spróbuję wrócić do tego, co mówiłem. Tak, bywały takie kosmetyki, które mnie przekonywały właśnie do tego rodzaju kosmetyku, chociażby na przykład bardzo mi się podobał rozświetlający produkt od Krzyszkowskiej i PS-a. Ich kremowy róż uznaję za rozświetlacz. Uznaję za taki, który pomimo, że mam zasadę, zazwyczaj nie wykorzystujemy różów
rozświetlaczy w kremie, tak po ten jej czasami z ogromną chęcią sięgam. Także może ten tutaj też będzie wyjątkiem dla tej reguły? Za chwilę się o tym przekonamy. Założę się, że Westman miała ten puder w swojej kolekcji, w sensie w swoim kuferku, zanim nie stworzyła swojej marki. Jestem przekonany, że to jest coś, z czego ona sama korzystała. Swoją drogą ona oczywiście nadal pracuje z celebrytami. Z tego co wiem, pracowała też wtedy, kiedy był nagrywany Seks w Wielkim Mieście, to też tam na planie pracowała, także wiecie, to jest światowej klasy wizerzystka. Chociaż ja już nie wiem, czy trochę nie przesadziłem z tym pudrem, bo już widzę tutaj na nosie odrobinę flashbacku, ale wiecie, nic się nie dzieje, zawsze możemy to ściągnąć przy użyciu mgiełki do make-upu. Flashback mamy swoją drogą spowodowany tak naprawdę tym, że to jest praktycznie sama krzemionka w składzie tego pudru. Mamy tutaj krzemionkę i kwas hialuronowy, o ile się nie mylę, a krzemionka jest mocno załamującym światło minerałem, więc taki jest efekt. Na żywo tego oczywiście nie widać, ale na nagraniu jak najbardziej tak. Strzepię sobie jeszcze nadmiar, ile dam radę przed użyciem mgiełki, bo przy okazji będę mógł sobie właśnie tą mgiełkę sprawdzić. Mgiełka nazywa się Hyaluronic Glow Setting Mist. W środku mamy 8 rodzajów kwasu hialuronowego i ma utrwalać makijaż do 16 godzin, przy okazji zapewniając rozświetlenie, utrwalenie, ale może być też używana jako baza pod make-up, czyli że zanim w ogóle zaczęliśmy malować się, to mogliśmy też z niej skorzystać. Poza tym mamy tutaj jeszcze ekstrakt z kameli japońskiej, prebiotyki i ceramidy. I to ma być też czysta formuła, napisane jest to wprost tutaj na opakowaniu. Tak więc sprawdźmy sobie tą mgiełkę, bo akurat rychło w czas nam się przyda. Zobaczmy najpierw atomizer, bo różnie z nimi bywa. Mógłby być troszeczkę bardziej takiej miałki. Jest raczej bezzapachowa, więc wezmę sobie ją dość daleko od twarzy, przez to, że ona trochę, mam wrażenie, będzie pluć. No i co? Psikamy. No trochę jest plujka. Nie wiem, czy wy będziecie mogli na twarzy zobaczyć, że jest bardzo dużo małych kropelek, ale są mega, mega malutkie. No i mam też nadzieję, że już cały flashback z mojej twarzy zszedł. Ja tą mgiełkę dostałem w paczce od drogerii puder i krem, zresztą jak wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o bajtery, więc jeżeli interesuje Was bajtery, to zachęcam, żebyście właśnie tam, do tamtego sklepu zajrzeli. No i teraz nasz rozświetlacz. Tutaj mamy odcień Nektar. No i tak jak powiedziałem, ja nie jestem do końca przekonany, w 100% pewny, ale zobaczymy. Natomiast to, co dodam, z tego, co ja oglądałem na filmikach, Westman używa go w taki sposób, że nabiera go palcem. To jest jedyny produkt, którego nie aplikuje wprost na twarz, że nabiera go palcem i palcem go przekłada na skórę. Także tak samo robimy teraz. Jest trochę lepki. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo naturalnie. No ale czego można było się spodziewać po kremowym rozświetlaczu? Wiecie, myślę, że będę się nim dalej bawić, ale on na mnie personalnie nie wywiera jakiegoś super dużego wrażenia. Z niego jest taki bardzo mokry efekt rozświetlenia, ale naturalny. No tak to tylko i wyłącznie mogę określić. Nie widzę, żeby mi cokolwiek rozpuszczał, więc to dobrze. Naniosę go sobie tutaj jeszcze pod brew. Łuk kupidyna, czubek nosa i tutaj między brwiami. Możemy od razu te produkty wykorzystać też na ustach, bo Westman mówiła, że zarówno róż nadaje się na nałożenie na usta. Zobaczymy, jak on jest z tym kolorem u mnie. Trochę blady dla mnie odcień. Wolałbym troszkę ciemniejszy, ale to nie widać tego różu. Natomiast na usta bardzo ładnie wchodzi. Nie czuję żadnej dziwnej faktury, także na razie tutaj jest przyjemnie. Dołożę sobie też odrobinkę tego różu na powiekę ruchomą. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo będę wyglądał, jakbym miał przekrwione oczy. Nie po to używam kropelek rozjaśniających, żeby robić sobie przekrwione oko wprost po pomalowaniu się. No i wykończę właśnie zarówno... O, na ustach to ładnie wygląda. Właśnie zarówno na ustach sobie wykończę make-up tym rozświetlaczem, jak i tutaj na środku powieki ruchomej. Bardzo subtelny efekt rozświetlenia. Podoba mi się to. No zobaczcie, jak to ładnie się błyszczy. Natomiast powiem Wam, że widzę w tym pojedyncze drobinki. Tak sobie się jeszcze przesunę do lustra. Tak, widzę w tym pojedyncze drobinki, co
jest dość dziwne. Zarówno tutaj w sztywcie widać takie pojedyncze małe drobinki, jak i na twarzy w niektórych miejscach. Jest to bardzo, bardzo subtelne, ale jak na tak naturalny kosmetyk zapewniający mokry efekt, uważam, że te drobinki były tam zupełnie niepotrzebne. Teraz mój ostatni test przed podsumowaniem. Ten policzek już trochę posiedział, więc zobaczymy, czy ten rozświetlacz po chwili wciąż się lepi. Tak, on pozostaje delikatnie lepki na twarzy, więc jeżeli chodzicie z rozpuszczonymi włosami, macie długie włosy, jest szansa, że te włosy będą Wam się do tego rozświetlacza przyklejać. A raczej to nie jest taki rozświetlacz, który można przypudrować, bo wtedy cały błysk z niego zniknie. I też tak jak patrzę, to nie widzę, żeby on mi niby nic rozpuszczał, ale korektor jednak tutaj nałożony większą warstwą jest już troszeczkę zważony, naruszony, więc jeżeli nakładacie więcej podkładu, im więcej podkładu będziecie mieć na twarzy, tym większa szansa, że jednak ten rozświetlacz Wam go trochę zważy. Natomiast tak jak powiedziałem, Westman robi bardzo delikatne make-upy, tam podkładu jest zazwyczaj tyle, co kot napłakał, więc jest mało co naruszać i w takim wypadku myślę, że ten rozświetlacz może się Wam sprawdzić. Tak więc pozostaje nam zrobić podsumowanie, no i kończymy nasz dzisiejszy filmik. Może najpierw dwa produkty, które są tutaj tak naprawdę produktami pobocznymi. Jeżeli chodzi o kolorowy korektor od Natasha Denona, no ja jestem jak najbardziej na tak. Uwielbiam już tą oryginalną formułę, no i cieszę się, że mam teraz ten kolorowy. Pewnie będę dalej inwestować w rozszerzanie kolorystyki właśnie tych korektorów do siebie, do kufra, bo mega je lubię. Ale tak, tutaj w tym wypadku jestem na tak. Jeżeli chcecie konkretnie kolorowy korektor od Natasha Denona z tej serii High Glam, no to najtaniej jest kupić go na Cult Beauty, bo ze strony Natasha Denona jest bardzo droga wysyłka, a z Cult Beauty już nie bardzo, zwłaszcza jeżeli wybierzecie sobie coś jeszcze, to wtedy macie wysyłkę za darmo. Mgiełka oczywiście na razie przyjemnie mnie, tak wiecie, zdjęła pudrowość i lekko nawilżyła skórę, ale tutaj te kwestie trwałości i nawilżenia potestuję jeszcze w najbliższych dniach i w podsumowaniach kosmetycznych za mniej więcej miesiąc. Tak naprawdę wypowiem się, jak mi ten produkt się sprawdza. No a teraz nasze trio do konturowania. Najmniej ulubionym produktem z tej kolekcji będzie dla mnie rozświetlacz. On jest bardzo ładny, bardzo naturalny, pozostawia mokre glow na skórze. Niemniej jednak widzę, że przy większej ilości podkładu na twarzy będzie miał potencjał do naruszania tego, co się na twarz dzieje, a tego nigdy nie chcemy. Przy okazji, no nie jest to do końca mój ulubiony rodzaj kosmetyku. Ja przy mieszanej cerze potrzebuję dużo pudru, a ten produkt z pudrem za mocno się nie polubi, więc o ile nie uważam, że to jest zły kosmetyk i jeżeli lubicie kosmetyki tego typu, które zapewniają mokry efekt na twarzy, to podejrzewam, że może Wam się sprawdzić, zwłaszcza jeżeli dużo się nie pudrujecie, na przykład macie suchą cerę, ale po prostu nie jest dla mnie. Dwa pozostałe, zarówno bronzer, jak i róż, nie powiedziałbym, że są genialne. Nie powiedziałbym, że to są formuły, które mnie w jakikolwiek sposób powalają, zadziwiają, zachwycają. Z tej dwójki bardziej podoba mi się bronzer, bo faktycznie ma mega ładny kolor, a kolor też jest mega ważny. Ładnie się z nim pracuje, no i jestem z niego bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o róż, róż też mi się podoba. Podoba mi się trochę mniej, bo to nie jest dla mnie żaden wyjątkowy kolor. Jak widzieliście, natychmiast w ogóle tutaj na stole miałem dla niego zamiennik. Chociaż pewnie dla bronzera też będę mieć gdzieś jakiś tam zamiennik w swojej kolekcji. Widzieliście to na swatchach swoją drogą. Jeżeli pamiętacie, to sobie cofnijcie trochę do tyłu. Tam były pokazane swatche właśnie bronzerów innych w sztywcie, jakie mam w porównaniu do tego. Natomiast obie formuły są mega przyjemne, więc jak macie ochotę na luksusowy bronzer czy róż w sztywcie, myślę, że śmiało można się w nie zaopatrywać. Chociaż wciąż na przykład takie moje ulubieńce jak róże w sztywcie i bronzery w sztywcie od Make Up by Mario też są świetną pozycją w tej kategorii i mają chyba trochę więcej produktu, o ile się nie mylę. Tak jest. Tutaj mamy prawie dwa razy więcej produktu. Także wiecie, pomyślcie, co dla Was jest ważniejsze. Też oryginalnie te opakowania, jeżeli chodzi o standardową linię, są niesamowicie luksusowe i przepiękne. To też może być dla Was jakiś tam atut czy aspekt, na który zwracacie uwagę podczas zakupów. Także produkty nie są złe, są warte uwagi, a już czy dla Was cena jest adekwatna, no to jest właśnie kwestia indywidualna. W tym odcinku to było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawianiu łapki do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich odcinków więcej. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!